dzisiejszej sobce. To jest Wojciech. Wojciech i była żona kłócą się o córkę. Ta żona została skazana za znęcanie się. Wojciech pokazuje nagrania, jak się żona drze. No ale dobra ty. To nigdy w kłótni nie zaklął, niech pierwszy rzuci kamień. To nie oznacza, że ona jest złą matką. Ale się jednak mylę. Posłuchajcie, jak ona się do tego dzieciaka odzywała. Wojtek mówi, że go żona biła. Byłem bity deską do krojenia chleba. Ale policja uznała, że to jest niska szkodliwość społeczna. Wiadomo, duży chłop, kobieta go bije, więc co to za chłop? Żona Wojciecha podobno powiedziała o matce Wojciecha. Gdyby miała taką szeroką d***ę, to ona by na ulicę nie wyszła, bo by się ze wstydu spaliła. Szeroka dupa to akurat spoko. Ja tam lubię, jak kobieta jest za to złapać. Potem się okazuje, że teść Wojciecha mu bronią groził. Oczywiście, ma pistolet. Ty czaisz taką sytuację? Kłócisz się z żoną czy mężem? I nagle wbija teść i cię wyzywa na pojedynek rewolwerowy w samo południe. I Wojtek pokazuje rysunki od córki, a montażysta puszcza smutną muzyczkę. Jezu, ja to nie lubię tych płaczliwych momentów. No ale tutaj faktycznie wychodzi na to, że to jest po prostu ojciec, który walczy o dziecko. Wracamy do studia. Ty i siadają na tego chłopa, że on żony nagrywał. Nagrywał panią od dłuższego okresu czasu. A co miał robić, jak mu policja powiedziała, że się nic nie dzieje, bo go żona bije? Ale pokazują też nagranie, jak Wojciech tą córką manipulował. Nie masz prawa się ze mną przytulać i dawać mu ziaków. No to Wojciech, no. To ja cię tu bronię, a ty o. Ale i tak uważam, że tego Wojciecha źle potraktowali. Bo on ma już nową narzeczoną i chodzi mu tylko o córkę. A eksperci mu wmawiają, że on się nie może pogodzić z tym, że ta była żona go nie kocha. Ambicji męskiej, urażonej. Ale to nic. Patera. W studio jest też śpiewak Marek Torzewski z żoną. I jako ekspert prawa rodzinnego chyba udziela mu porady prawnej. Niech pan zacznie kochać córkę. Zajebie, przestańcie ich zapraszać. I Torzewski opowiada potem jakąś rzewną historię o tym, że był chory, ale wyzdrowiał. I słuchajcie, ja serio nie wyśmiewam tego, że on był chory i z tego wyszedł. Ale no na wszystko jest miejsce i czas. Tam po pomoc poszedł Wojtek, który walczy o córkę. A Torzewski zrobił coś w stylu: Wojtek, to chuj, słuchaj co u mnie było. Ty, i Torzewski wstaje i zaczyna mu na pocieszenie śpiewać piosenki. Okej. Okay. Przecież ten Wojtek jak poszedł do domu i to opowiedział, to mu nikt nie uwierzył. No i ja opowiadam co tam u mnie, a potem Torzewski śpiewał, a potem gadali o kurczakach. Przechodzę do następnej sprawy. Jak to jest na sztukę robione. Dobra, dawać następny. Raz, biedaki, bo my tu pomoc niesiemy. No dobrze, więc dalej. To jest Danuta. Danuta sprzedała 10 lat temu sąsiadom ziemię i teraz się z tymi sąsiadami kłóci, że to było za tanie. Sprawa się dzieje na wsi, więc montażysta nie zawodzi i puszcza. Ja to nie wierzę. I tam jest narracja taka, że ci sąsiedzi Danuty to dorobkiewicze są. Więc jako takie pokazanie luksusów pokazują, jak sąsiadka wsiada na traktor, ale w złotych laczkach. Się dorobiła lafirynda na cudzej krzywdzie. Ciekawe, co tam ma w domu. Garsonkę z cekinami. Pokazują tych sąsiadów, w tle chyba opryskiwacz. Się dorobił złodziej pierdolony. Ale ci sąsiedzi pokazują, że Danusia w studiu taką ma minę, a w rzeczywistości kopa sąsiadowi zajebała. Że go kijem biła. Pani jest pieniaczką. Ja nie piję. Pokazują też syna Danusi z żoną. I Danusia oskarża synową o zdrady. Syna nie ma, to przychodzi nocami. Jezu, ja to nie mogę tego słuchać. Syn by był w porządku, żeby nie synowa. Zawsze wina synowej. Ło, pani! Jakby on się z nią nie związał, to by burmistrzem został. Ona na jego majątek poleciała. No a może to jest po prostu fajny chłopak i się w sobie zakochali. Jakoś jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby jakaś dziewczyna mówiła do koleżanki: no słuchaj Ania, ja może i go nie kocham, ale on ma 3 kury i talerzówkę. To będę z nim miała życie jak jaka królowa. Wracamy do studia i Danusię w moment usadzili. Że tyle wtedy kosztowała ziemia i nikt jej nie oszukał. Jest ceną adekwatną. Właściwą. Ale że sprawa się dzieje na wsi, to pokazują, że Torzewska grała kiedyś w filmie U Pana Boga w ogródku. No nie wymyślisz czegoś takiego. Ty, i ona na koniec jako ekspert od prawa cywilnego chyba wierszyk recytuje. Jak lekko bierze wysokie przeszkody. No wyobraź sobie, że idziesz do telewizji, mówisz, że sąsiad cię oszukał i nagle Kaszewiak siada na kamieniu i mówi ci jakiś wiersz zupełnie bez sensu. W tej sprawie na wsi, w październikowym mrozie, chłop się zesrał na obozie. W prawie cywilnym mam dużo wiedzy. Chłop się zesrał gdzieś na miedzy. No bo to tyle samo sensu ma to, co ona powiedziała. Dobra, kolejna sprawa. To jest Anna. Anna opowiada, że mąż ją tłukł, ale że mąż był marynarzem, to montażysta puszcza.
morskich opowieści. To jest program na poważnie. Anna mówi, że... Że co? Cały czas nam głowy ucinał. A to można więcej jak raz? Koleżanka Ani mówi, że ten mąż... Mąż pani Ani to nie ma niebieskiej karty, tylko ma niebieską książkę. A co to jest? Jakiś ranking konkubentów? Niebieska karta, niebieska książka? To co jest potem? Statuetka złotej libacji? Anna mówi, że ten mąż marynarz kazał jej się przebierać. Kombinezony, proszę. Ubierać się mu do łóżka. Takie rzeczy. Tu, proszę. Pończochy. I one opowiadają o tym, jakim ten marynarz był psychopatą, ale panią Jaworowicz zainteresowało, czy on ma ładne usta. A jak się mówi usta? Po kaszubsku usta to są lepy. A ten pan miał ładne lepy? Jak to oglądałem za pierwszym razem, to myślałem, że przysnąłem. Aha, czyli bił, tak? A jakie miał usta? Kiedyś miał ładne, bo miał zęby. Wracamy do studia. I tam taka była pani sędzia trochę najeżdża na tę Annę, że tyle czasu takiego męża znosiła. Tolerowała sytuację opisaną. Mecenas Kuna to się tam załamała. Nie, nie, pani pasierba. Pani sędzia! Ale mecenas Kuna to się tak zagotowała, że aż wstała. Pani włożyła, bo pani włożyła! Sobie... A Kaszewiak złośliwie... To może na krzesło proszę wejść. I słuchajcie, jako ekspert ostateczny w sprawie, gdzie marynarz tłukł Annę, sprzedał mieszkanie i ona nie ma teraz gdzie mieszkać, wypowiada się ekspert od takich tematów, czyli jakiś marynarz. Kapitana żeglugi. I on opowiada, że książkę napisał, pokazują zdjęcia, jak był młody, a Anna, co przypominam, że ją mąż tłukł. Dalej tam sobie siedzi i czeka. No to wierszyk jako puenta. Pani Jaworowicz nie zostawi cię na lodzie, gdy ktoś cię tłucze w rodzimej zagrodzie. Czy ten program przestanie mieć ludzi w dupie? Po moim trupie. Bo gdy filary twego życia płoną, to radzi ci kurwa Torzewski z żoną. Robaczki, pamiętajcie zostawić lajka, komentarz i udostępnić, bo mnie to pomaga. Bilety na mój stand-up są na stronie kupbilecik.pl. Jak sobie przewiniecie przez wszystkie miejscowości, to tam jest teraz tyle miast, że na pewno coś sobie wybierzecie. Do zobaczenia.